Cześć, witam Was serdecznie. No jeszcze takiego wideobloga nie było. Jesteśmy na premierze filmu Underdog. Reżyserem jest Maciek Kawulski, współtwórca i współwłaściciel KSW. W jednej z głównych ról jest Mamed Khalidow, jest Eryk Lubos, który okazuje się trenował boks. No, popatrzcie, posłuchajcie. Przygotujcie się Państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. To mnie trochę przeraża. Co cię przeraża? Przemoc. To nie jest przemoc, to jest sport. Powiem szczerze, że nie wiedziałem o tym, że pan trenował boks. Gdzie? Gwardia Wrocław, dzień dobry, dobry wieczór. Leszek Strasburger. O, no to miał pan Zygmunt wspaniałego, Wysiecki. Wspaniałych nauczycieli. No tak, jeszcze była, jakby to powiedzieć, złote czasy ligi bokserskiej, pięściarskiej. No i jak długo pan trenował? O Jezu, ja pamiętam sytuację, jak Leszek Strasburger, trener, powiedział do studenta, powiedział, czyli pan chce obejrzeć, jak to wygląda, tak? To zapraszam. Wziął krzesło, postawił na sali, a tam Pawłuszek, Bartnik, Żany i zasuwają, nie? I ja tak siadam i oni tak na mnie patrzą, bo jest przerwa właśnie, jakby to powiedzieć, nie w rundach, bo w trzydziestkach. I oni tak patrzą, co ten gość chce, nie? Wilczewski. I oni, co ten gość chce, nie? Dobra, dobra, boks, nie? I ja tak tam, jak tam, przepraszam trenerze, to ja, on, no właśnie. Przyjdź i trenuj, a nie oglądaj. Jak ty się czujesz tutaj? Czerwone dywany, światła reflektorów, dziesiątki kamer telewizyjnych. Czujesz się jak gwiazda filmowa? Wiesz co, no, na pewno nie jestem gwiazdą filmową. Czuję się jak, tak jak człowiek czuje się w nowym miejscu. No, trochę nieobyty jestem, nie wiem o co chodzi. Wiem, że muszę dać wywiady i stanąć tam na jakimś teardownie. Tylko tyle wiem. Był film Rocky, na pewno oglądałeś. No, to tego nie oglądam. No, czy wyobrażasz sobie, że będzie Underdog 2, 3, 4 z Mamedem w jednej z głównych ról? No, jakby tutaj zobaczymy, co dzisiaj się dzisiaj, czy 11 będzie się działo, jak ludzie to odbiorą, czy to się spodoba, czy w ogóle to się przyjmie. Dopiero jeżeli będą propozycje, jak najbardziej, to jestem za. To jest twoja ostatnia walka w życiu. Zupełnie odciąłeś się od sportu, od KSW, od klatki? Czy troszeczkę biegałeś? Nie, ja trenuję cały czas. Można powiedzieć, codziennie trenuję, więc jeżeli chodzi o to, że ja skończyłem karierę zawodową, to nie znaczy, że ja nie będę trenował. Ja muszę trenować i też bez tego nie będę mógł żyć dalej, więc trenować to ja będę cały czas. Rozmawiałem z Tomkiem Narkunem i on obstawiał, mówi, duże pieniądze, że Mamed po jakimś czasie przemyśli swoją decyzję, że jednak zatęskni za sportem, za walką i że wróci, to może trochę potrwać, ale jest przekonany, że jednak ta miłość do walki u ciebie weźmie górę i że jeszcze przemyślisz, co mówiłeś, że to jest koniec kariery i że wrócisz. Co wiesz, powiesz? To trochę czasu, jak trochę czasu minie, to już będę miał ponad 40 lat tak naprawdę. Tak, zgadzam się, on wie o czym mówi, bo tak naprawdę to jest całe nasze życie i tak naprawdę iść tam ileś lat byłeś tym. I dziwnie jest teraz być poza tym. Tak, tęsknię, tak już czuję to, ale to mówię, no ja musiałem to zrobić ze względów zdrowotnych i muszę po prostu już czas już skończyć to po prostu i tyle. To jest moja decyzja i nie teraz młodzi robią kolejne kroki. Mówisz względy zdrowotne, to jak z twoim zdrowiem, formą? Nie, forma fizyczna jest ok, wszystko dobrze, po prostu czas od czasu źle się czuję i akurat się znowu źle czuję na tej walce i nie może być tak, że ja na 50% walczę. Wchodzę, ja muszę mieć 100%. The one and only Mamed Khalidow! Da, 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 da,
myślisz już o tym, co dalej w twoim życiu? No teraz co, aktorstwo? Będziesz trenerem? Czy wrócisz może jeszcze na jakąś pożegnalną walkę? No czy po prostu no, będziesz wiódł spokojne życie emeryta? Chcę wieść spokojne życie, nie emeryta. Jedno się skończyło, drugie się zaczyna, więc ja mam swoje biznesy, robię to. Wcześniej już miałem to przygotowane, byłem. I tyle, no, muszę dalej pracować, muszę wykarmić swoją rodzinę. Trenerem nie zamierzam zostać, do walki nie zamierzam wrócić. Przyszła gwiazda, być może filmu, KSW, syn Mameda Khalidowa, ale tylko filmowy. No powiedz, jak ci się współpracowało z Khalidowem, Antek Lampard, młody Khalidow? No to było bardzo takie wartościowe przeżycie dla mnie na pewno, takie no ciekawe i bardzo fajnie mi się z Mamedem pracowało i tak dawał jakieś poprawki, co mam zrobić. Bardzo to było takie wszystko fajne i profesjonalne. Maciej Kawulski, powiem szczerze, że nie wiedziałem, że ty jesteś tak wszechstronny, nieutalentowanym człowiekiem. Teraz słyszę, że tutaj jesteś reżyserem. No, jak to się stało? Andrzej, ja sam nie wiedziałem. Naprawdę. Po prostu moje życie prowadzi mnie dość instynktownie, intuicyjnie i bezwysiłkowo i całe moje życie tak wygląda. I nie wiedziałem też 15 lat temu, jak zaczynałem, że będę produkował dla telewizji największy event w Europie MMA i nie miałem ku temu ani skończonych szkół, ani po prostu jeżeli coś kochasz, jeżeli coś cię podoba, to podążasz za tą wizją. Tych bohaterów i tą historię napisał zbiór drobniejszych historii, które obserwujemy przy ringu, ty też je widzisz, tak? Jak zobaczysz ten film, już widział tam fragmenty dramatów, które obserwowałeś przez 15 lat u nas na gali. Ten film jest po to, żeby spędzić trochę czasu z fajnym bohaterem. Myślę, że wykreowaliśmy fajnego bohatera. Jeśli będzie parcie na to, żeby spędzić z nim jeszcze więcej czasu, czyli żeby nakręcić dwójkę, to znaczy, że stworzyliśmy fajnego bohatera i jest to oczywiście, że interesujące, natomiast na pewno nie od razu, na pewno ta historia musi się napisać i w głowach nas wszystkich i myślę, że w ogóle nie czas, żeby o tym mówić. Najpierw skonfrontujmy tą opowieść, coś nie wydarzy się, jak wiesz, dzisiaj, tylko dopiero w najbliższy weekend z widownią po prostu szeroko. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że wam się podobało, subskrybujcie mój kanał. No i w imieniu reżysera filmu Maćka Kawulskiego zapraszam was na Underdoga. Będzie mocne bicie, będą grzmoty, będą tam latać też bomby dużego kalibru. Cześć!